Przed nami kolejny program, nasz sportowy tydzień. Witam i zapraszam. Rozpoczynamy od piłki nożnej. Najpierw wyniki rozgrywek Pucharu Polski z udziałem naszych drużyn. MKS Działdowo przegrał na wyjeździe z LZS-em Frednowy 0 do 4. Polonia Iłowo wygrała w rudzienicach z Czarnymi 2 do 1. Zespół ADP Działdowo uległ szymbarkowi 0 do 7. A teraz wyniki spotkań mistrzowskich. W Lidze okręgowej i z kranarzem pokonała u siebie Węgorię Węgorzewo 7 do 4. Gole dla narzymian zdobyli Sebastian Rynkowski i Dawid Arczewski po 3, a jednego dorzucił Sylwester Pieckowski. Vel Litzbark przegrał w zwierzewie z kormoranem 1 do 5. Polonia i Łowo wygrała w Mikołajkach 5 do 1. Gole strzelili Radziszewski, Ciesielski, Jakub Wydra, Gralewicz i Zaremba. W piłkarskiej klasie A Delfin Rybno przegrał u siebie z Sampławą 0 do 3. Mks Działdowo wygrał wysoko na własnym boisku z LZS-em Frednowy 8 do 0. Gole zdobyli Przemysław Kalisz i Kasper Szostek po dwa oraz Franciszek Brzeziński, Krystian Jędraszek, Kasper Jackowski i Michał Dunajski po jednym. Bieganie. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowało aż 87 osób. Zwyciężył Dariusz Grzebski, a wśród pań najlepsza była Martyna Konarzewska. Poprawiono aż 12 rekordów życiowych i odnotowano 17 debiutów. Pod tym względem to był rekordowy bieg. Tenis ziemny. Na kortach Działdowskiego Stadionu rozegrano Mistrzostwa Miasta opuchar dyrektora Mosir Kacpra Leśnego w grze pojedynczej pań. Startowało 9 tenisistek i rozegrano w sumie 22 pojedynki. Zwyciężyła Katarzyna białuk pietrzak przed Wiktorią Warecką-Marchlewską, Weroniką Kamińską i Ewą Peć. Organizatorzy zawodów to Działdowskie Towarzystwo Tenisowe oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. A teraz o tenisie stołowym. Już w najbliższą niedzielę, 1 września, rozpoczynają się nowe rozgrywki w Superlidze. Działowski Dekor na początek zmierzy się w działdowie z energią Toruń o godzinie 16. .00. Pięć dni później kolejny mecz, tym razem na wyjeździe z Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Za kolejne dwa dni następny wyjazd naszej drużyny do Olesna. Mamy nadzieję, że będzie to dobry początek. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień w naszym kolejnym programie. Do widzenia Państwu!